cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. W rozmowie w cztery oczy Zbigniew Górniak i mój dzisiejszy gość, pan Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, zaraz jedzie pan do Warszawy w sprawie Muzeum Kresów, jakie ma powstać w Brzegu, a jutro w tej samej sprawie u pana ważna konferencja. Do kogo dziś pan jedzie do Warszawy i po co? I o czym jutro na konferencji? Dzisiaj mam spotkanie umówione w Ministerstwie Kultury z panem wiceministrem Salinem, także będę przedstawiał projekt koncepcyjny Muzeum Kresów, które chciałbym, aby powstało właśnie w Brzegu. No i też będę chciał namawiać pana ministra, aby wsparł tą ideę. Również wystosowaliśmy zaproszenie na ten jutrzejsze spotkanie właśnie w Muzeum Kresów. Ja już tak mówię troszeczkę na wyrost, czyli do budynku Gimnazjum Ilustre, tam gdzie będzie przedstawiana koncepcja Muzeum Kresów poprzez właśnie projektanta pana Mirosława Nizio, który, tak jak mówiłem, ma doskonały dorobek. Jest to człowiek, który przygotowywał Muzeum Powstania Warszawskiego, ideę Muzeum Polaków Ratujących Żydów, rodziny Ulmów, które otwierał ostatnio pan prezydent. Także ma ogromne doświadczenie za swoją pracę. Uzyskiwał nagrody właśnie ostatnio w Barcelonie jako najlepszy projekt muzealny Muzeum Powstania Warszawskiego. Udało mi się go namówić, aby pomógł nam w przygotowaniu właśnie projektu koncepcyjnego naszego muzeum. Jak się panu go udało namówić? Powiem w jaki sposób. Będąc na jednej z konferencji w kuluarach, rozmawialiśmy na temat właśnie jego pracy. Ja też wypowiedziałem się, że nasze miasto ma pewien pomysł związany z właśnie muzeum, ponieważ dysponujemy budynkiem, który będzie miał w 2019 roku 450 lat. Opowiedziałem, że była to dawna jedna z najlepszych szkół w Europie Środkowej. Budynek też miał swoją piękną historię, ponieważ po wojnie 30-letniej mało... Zaraz o nim opowiemy, ale proszę powiedzieć, jak się udało panu nakłonić jednego z najsłynniejszych światowych projektantów do pracy w Brzegu? Po prostu powiedziałem mu o tej idei i prosiłem go o to, aby znalazł czas i potwierdził, czy te moje pomysły są zbieżne z tym, co robił do tej pory. Czy też mylę się, że ten budynek po prostu nie będzie spełniał pewnych norm, albo po prostu nie uda się takiego muzeum, jak sobie wyobrażam, stworzyć w tym miejscu. Umówiliśmy się na spotkanie, pan przyjechał do Brzegu, pokazałem budynek. Po jakimś czasie wysłał swoich projektantów, którzy mogli ocenić też, jak to wygląda krajobrazowo-przestrzennie. Spodobało mu się. Spotkaliśmy się tak w jego pracowni w Warszawie. Przedstawił mi koncepcję pewną, więc spodobała mi się. Zaczęliśmy rozmowy na temat takiego projektu koncepcyjnego. Ale to jest na razie koncepcja na temat budynku, czy już samej ekspozycji? Ja powiem tak. Zawartości muzeum. Zagospodarowania budynku, bo chodziło o to też, czy ta kubatura, bo to jest bardzo duży budynek, wielkości gmachu uniwersyteckiego we Wrocławiu, z piękną przeszłością w starym mieście brzeskim, który się świetnie wpisuje w całą architekturę niejako naszą. I właśnie między innymi, wiedząc, jakie dzisiaj są te nowoczesne muzea, chciałem zapytać, czy to jest odpowiedni obiekt, aby można go było zagospodarować. Tak, te nowoczesne muzea, które są w formie takich modernistycznych brył, klocków, a to przecież jest budynek XVI-wieczny z fundacji brzeskiego księcia Jerzego II. Tak. On ma swoją... Ale proszę mi powiedzieć, czy tego najsłynniejszego polskiego już projektanta Mirosława Nizio ujęła uroda tego kolegium, gimnazjum piastowskiego, czy może raczej idea muzeum kresu? Powiem jedno i drugie. Jeszcze bym dołożył... Sam jest kresowiakiem? Jeszcze bym dołożył, nie jest kresowiakiem, natomiast widział wiele pomysłów i wiele koncepcji różnych tematycznie, natomiast był w mieście i powiem, że również zachwycił się urokiem naszego miasta, jego urbanistyki. To jest to, co pan chciał dołożyć, tak? Tak, tak. I to, o czym mówię? Miasto słynie właśnie z zabytków i z parków, a ten budynek jest jakby strategiczny, jeżeli chodzi o zachwycił się przestrzeń. Miastem. Oczywiście. Mimo, że... Cudze chwalicie, swego nie tak, znacie. Mimo, że po wielu latach... Tak, i to chcę podkreślić. Mimo, że po wielu latach wiele tych naszych inwestycji przed nami, po to, żeby przywrócić mu dawny blask, ale... Ja również opowiedziałem, jakie ja to miasto widzę i jaki potencjał ma. Potwierdził to, że jest to niewątpliwie ogromna szansa, że można nasze miasto bardzo wyeksponować, ponieważ dzisiaj wygląda to trochę jak Kopciuszek.
gdzie dużo miejsc jest takich zapomnianych albo wręcz schowanych, takich, gdzie mieszkańcy chodząc na co dzień jakby z tą brzydotą się zaprzyjaźnili i tego nie widzą. Natomiast... Czyli budowa takiego muzeum była, znaczy budowa, urządzenie, bo w gotowym już budynku, tak. Byłaby także próbą nadania miastu nowej energii, nowej dawki energii. Tak, pomysł jest taki między innymi, że ratujemy zabytek i to jest właśnie ta wartość dodana i różnica, która nas odróżnia od innych miast, które aspirują, że my mamy obiekt, czyli miasto aportem chciałby wnieść do tej idei właśnie coś. To nie jest niewymierne, ponieważ wartość tego budynku plus grunty to jest około 8 milionów złotych. Chcielibyśmy ten budynek przywrócić do życia, ponieważ znajduje się w starej części miasta. Lokalizacja jest wspaniała, ponieważ znajduje się to w 50 metrów od Muzeum Piastów Śląskich, 50 metrów od Kościoła Świętego Krzyża z freskami Jana Kubena. Dalej mamy, powiedzmy, zupełnie niedaleko renesansowy ratusz. A o samym budynku, ja coś dopowiem, jest to gmach gimnazjum, który powstał w latach 1564-1569, XVI wiek, z fundacji brzeskiego księcia Jerzego II. Jego budowniczym był Jakub Par, również kierownik budowy brzeskiego zamku i ratusza, wywodzący się z włoskich artystów, którzy przeszli do historii sztuki pod nazwą Komasków. Tam przez długie lata był ośrodek szkolenia milicjantów potem. Tak, ale to były lata 70. On ma swoją mroczną jakby historię, ale również trzeba wspomnieć, że po wojnie... Można go odczarować. Tak, ale teraz. Po wojnie 30-letniej, i to jest chyba ważniejsza jego historia, było podpisane porozumienie z rektorem Uniwersytetu Lipskiego i w tym gmachu były wręczane tytuły magistra z całym ceremoniałem akademickim. Mało kto wie, jaką on miał właśnie piękną historię. A pan sam też jest kresowiakiem? Tak, mogę powiedzieć, że jestem kresowiakiem, ponieważ mój tato pochodził właśnie z Wołynia. Mój teść mieszkał niedaleko Tarnopola. Oczywiście po II wojnie światowej, tak jak większość mieszkańców tych regionów, czyli Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Lubuskiego, musieli przeprowadzić się na te ziemie odzyskane. Ale sentyment pozostał z opowiadań właśnie babci, rodziców. Bardzo często rozmawialiśmy na temat kresów. Między innymi jestem bardzo mocno zainteresowany, aby takie muzeum powstało. Nie tylko dlatego, żeby wspierać środowiska kresowe, bo z nimi na co dzień mam kontakt. No właśnie, a jaki jest stosunek tych wielu, ich jest bardzo dużo, środowisk, organizacji kresowych do powstania tego muzeum akurat w Brzegu? Bardzo pozytywny. Nawet otrzymałem ostatnio list od kardynała Gulbinowicza, który również wspiera mnie w tym pomyśle. Z wielu środowisk takich opiniotwórczych, właśnie środowisk kresowych, spływają informacje o tym, że jak najbardziej ten pomysł jest bardzo dobry. Dlatego między innymi pomysł tej konferencji na bazie budynku, który chcielibyśmy przedstawić. Tej jutrzejszej, której będzie pan Mirosław Nizio. Tak, dlatego że w większości... Kiedy mówimy o czymś, bardzo często ludzie nie wiedzą, o jakim budynku mówię. I będąc na miejscu, ja myślę, że ten budynek przekona wszystkich o tym, że ten pomysł jest Rozumiem, bardzo... Rozumiem, że pan zaprasza na jutrzejszą konferencję mieszkańców miasta? Mieszkańców miasta, tych, którzy będą mieli chęci, będą chcieli wspierać nas w tym pomyśle, również myślę, że o mogą ta konferencja o godzinie 9:00. I właśnie w tym budynku gimnazjum. Tak, w budynku gimnazjum, ale przede wszystkim wystosowaliśmy pismo do parlamentarzystów, do środowisk kresowych. Które... Do osób wpływowych, które mogą pomóc. Oczywiście. A czy pan Mirosław Nizio jest kosztowny? To znaczy na dzień dzisiejszy powiem tak, że byłem zdziwiony, ponieważ te nasze pierwsze spotkania na właściwie nic nie kosztowały, dlatego że ten pan bezinteresownie niejako zaangażował się w ten pomysł i tak jak powiedziałem, przedstawił mi pewną koncepcję, że to jest możliwe. Natomiast ja otwarcie powiedziałem, że koszt, tak jak mniej więcej szacowaliśmy, takich nowoczesnych muzeum, to oscyluje w granicach 40 milionów złotych. Chcielibyśmy, żeby urządzenie. To było... Mi chodziło o honorarium autora. Natomiast jeżeli chodzi o honorarium autora, to jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Projekt koncepcyjny, który został przygotowany, mieścił się w kwotach, które tak relatywnie są, mogę powiedzieć, niskie, jeżeli chodzi o tego typu działanie.
jako dżentelmen pan nie ujawni. Myślę, że tutaj przede wszystkim ważne jest to, że on się zaangażował, ponieważ pan Mirosław Niedźwiedź, tak jak rozmawialiśmy, on ma szereg różnych propozycji i tak naprawdę nie wszystkie projekty i propozycje jego interesują, więc udało mi się go zainteresować miastem i między innymi tym pomysłem i mam nadzieję, że uda mi się go przekonać do dalszej współpracy. A poza tym to jest nazwisko, które także nam chyba, mówię nam, bo to także jest w mojej opinii bardzo pożyteczna inicjatywa, więc jest to nazwisko, które nam może otworzyć wiele ważnych drzwi. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj pan Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu, szerokiej drogi do Warszawy. Bardzo dziękuję.